Cześć, witajcie. Jest dzisiaj 28 maja 2021 roku. Jesteśmy oczywiście w Dereszu. Planujemy dzisiaj jechać do Guszy na koniach troszeczkę inną trasą niż dotychczas. Ja jadę na rowerze, żeby nagrywać wszystkich. Na chwilę obecną ludzie przygotowują koniki, czyszczą. To jest nowe wcielenie rybusa. Dlaczego? No bo jest. Rebus żyje, oczywiście. Jak ma. Może być wcielenie. No nie, no wiesz, że tu jest. Rebus ma małą przerwę. To jest jego ksero. Powoli ta przerwa mu się kończy. A to jest ksero, tylko niestety nie pod kątem charakteru, nie? Jednak rebus jest super ekstra koń. To jest taki. Ale jest bardzo wykoń. Napięcie, oczekiwanie. Przed wyjazdem, przed rajdem. No tylko się kolegujemy, nie? W ogóle nie ma. Czekają na hasło. Go. Idziemy, wyruszamy. No właśnie. Rapsodia, uśmiechnij się. Smajk, usza, coś, te sprawy, nie? Jak tam pani prezesowa? Ula. A pani zmienia konie jak rękawiczki. Nie, ja do ciebie dwóch. Proste. Tak, rajdowy koń, koń przyjaciel, nie? Wojtko, co powiesz o swoim koniu? Robię wywiady z każdym. To jest taki, to jest takie wspomnienie, moje wspomnienie. Trzeba powiedzieć niezapomniane dla wszystkich, ponieważ nie wiem, czy w historii Deresza było takie wodowanie, takie nurkowanie jak moje z Rodosem, więc w tegorocznej edycji także jedziemy razem, ale mam nadzieję, że tym razem bez ekscesów. A jak będzie, to życie pokaże. Gusza 2027 dzisiaj. Zapraszam do oglądania. Przede mną Bajorko. Jak ja mam teraz tu przejechać? Chyba przez te krzaszory będę musiał przejść. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo jadę. Wieje wiatr. Ale udało mi się przez to błotko, przez tę wodę przebrnąć. Potem jeszcze był taki mały strumyk, który znalazłem taką malutką kładkę, więc udało mi się przez nią przejść. No i teraz i konio, że jechali pod górkę i galopem, to niestety się zmachałem, nie dogoniłem. Jestem teraz schowany pod drzewami, to tak mocno nie pada,
więc mogę to nagrać. Niestety leje, w związku z tym nie nagrywam po prostu, no bo nie ma jak. Ale zrelacjonuję. Jechaliśmy przez Salno, przez drogę, potem skręciliśmy drogę polną. Po drodze polnej trochę kusem, trochę stępem. No i teraz jechaliśmy pod drzewa i jest górka w górę, jest pod górkę. No i poszły galopem i mnie znowu zostawili. I znowu drałuję za nimi. Ojejkuś. Niestety wkręciłem sobie płachtę jakąś tam przeciwdeszczową. No. Dobra, muszę się wyswobodzić. Sorry. Tutaj pracowite stworzonka, proszę bardzo, bobry. Wzięły się za grube, stare drzewko. Nieźle, dobrze, że się nie wzięły za to drzewko, które ma budkę lęgową. Mój rowerek w dotychczasowych wojażach. Wojtek suchy. Suchy. Koń też już wysechł. Trzeba go poczochrać trochę. Lubicie się czochrać? Tak lubimy, ale robimy to na tyle rzadko, że no jest okazja, trzeba czochrać. O, mleczyk. O, miamciu. To mleczyk. Chyba ostatni w sezonie. To poproszę uśmiech! Już zasuwają. Potem ich dogonię. Już doganiam ich. Trochę przewentylowałem płucka.
No to będziemy się przedzierać przez błotko. Piękne tereny. Głusza. Rezerwat Głusza. Bardzo nam przyjemnie. Na cześć gospodarzy i za udany rajd wszystkim dziękuję. Dziękujemy. Koni. Koniki zostawiliśmy na spokojnie, żeby się popasły troszeczkę i poszliśmy przygotować boksy dla nich. Myślę sobie, no to też muszę, nie? Ale nie spodziewałem się, że trafisz bez problemu. Nie, no Marta, naprawdę. My obstawialiśmy, że tak... Bo tylko my wierzyliśmy, że to bez błędu nie dojedziesz. Cześć. Marta, Wojtas mówił 20.30, Łukasz mówił 21, ja ci dawałem 22, nie? Witamy w gospodarstwie agroturystycznym Głusza. A gdy nastała noc... Wierszowcy wylegli o poranku i piją sobie kawę, herbatkę. Thank you.
niestety się pogoda popsuła, deszcz zaczął padać i to dosyć mocno. Ja stoję pod drzewkiem, w związku z tym mogę sobie nagrywać spokojnie. Ale nie wiem, jak to będzie z nagrywaniem dalej. Nie chcę zniszczyć kamery. Podziękować za dyscyplinę, za to, że no wszyscy wróciliśmy bezpiecznie, przede wszystkim konie całe w dobrej kondycji i chciałbym podziękować ofiarnemu Zbyszkowi, na jego cześć tak trzykrotnie. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Dziękujemy Zbyszku, będziemy czekali z niecierpliwością na twoje wypociny. Dosłownie, bo to cóż więcej. Rajd do Guszy imieniem Wojciecha Kujata. Kolejny rajd udany, zakończony. Za udział wszystkim. Dziękuję. Dziękujemy. Z koni. Nasz ptaszek kwiczoł. Słuchajcie, jak tam Gusza? Iha! Udała się? Cholera jasna, nie chwili spokoju, no! Jesteśmy już w Dereszu, konie rozsiodłane, pasą się, deszcz zaczął padać. Zdążyliśmy przed deszczem. Także idealnie. Dzisiaj między kroplami również jeździliśmy. Leciutko, tylko niestety po drodze tam chwycił deszcz, ale nie jest tak źle. Nie było tak źle. Także uważam wyprawę Gusza 2021 za zakończoną, udaną. Było fajnie. Do następnego spotkania. Trzymajcie się. Hej. Co ty tutaj szuk? Tada! Yeah! Tajny składzik. Rosja. Ty, no nie, no. Za Guszę. Za gospodarzy. Tak jest. Czyli to nie kola, tylko jeszcze winko takie, co? Czy kola? Nie powiem. Trzeba przyjechać na Guszę i posmakować. Trzeba przyjechać na Guszę posmakować. Słusznie. Dobra. Cześć. Cześć. Super Gusza. To na łąku jeszcze tak.